Siemano wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy w Crash of the Titans na Nintendo DS, czyli ostatnią grę z maratonu Crash Bandicoot, a raczej ostatniego maratonu Crasha Bandicoot. I nie jest to może ostatnia gra z maratonu, w sensie ogólnie, żeby skończyć maraton, tylko to jest to ostatnia gra, jeżeli chodzi o Crash of the Titans, ponieważ nie będziemy ogrywali wersji na telefony ani żadnej innej. Jest to gra, która ma tak na dobrą sprawę w fandomie dosyć podzielne opinie, dlatego że jedni są zwolennikami wersji na DS-a, drudzy wolą wersję na Game Boy Advance, a trzeci wolą wersję na konsole stacjonarne, czyli na PS2, Wii oraz Xbox 360. I swoją drogą dosyć ładny jest ten title screen. Ale dobra, żeby nie było, że let's play zdesynchronizowany, czas na synchronizację szybko. Tak więc dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. No dobra, więc tutaj bym sobie oczywiście stworzył nowy save, bo tam, jak widzieliście, był przed chwilą mój save treningowy, bo sobie wczoraj ćwiczyłem. I z tego co wiem, ta gra nie ma jakiegoś super limitu, jeżeli chodzi o imię, o nazwę w sumie. Więc nazwę się moim nickiem, tylko że troszeczkę skróconym, czyli po prostu Pomidor. I jak to mawiają? Let's do it! Oh, he's sleeping again. Crash, wake up! Crash, you can't sleep now. Neo Cortex is at it again. He's using the mojo power of the islands to turn all the peaceful creatures into horrible monsters. Crash, you must wake up and do something! Cortex has captured me! Soon he will control all of the Tiki Mask and their mojo power. Crash has taken us to the top of Mount Wumpa. You must hurry. There's no telling what Cortex plans to do with the power of the mojo. Boże, te zęby Aku Aku są przerażające, Jezus Maria. Oh, brother, not another tutorial. You better pay attention. If you want any chance of defeating me, Dr. Neo Cortex. If you absolutely need help with Crash's moves, pause the game and select moves list. Now don't bother me again. Okej, więc zaczynamy nasz pierwszy poziom tutorialowy, żeby, wiecie, ogarnąć sterowanie i inne tego typu rzeczy. Więc wiecie, co jest ciekawym rozbiciem czwartej ściany? To, że przechodzimy poziom tutorialowy i osoba, która nas tutaj kieruje, jest dr Neo Cortex, który, jak sam nawet w żartobliwy sposób się odniósł, każe nam siebie pokonać. No, logika 10 tysięcy co najmniej. Ale swoją drogą, jak na pierwszy poziom tutorialowy, to bardzo ładnie w ogóle się prezentuje lokacja. Ogólnie ta gierka, mimo tego, że wyszła na DS-a, to bardzo ładnie się prezentuje moim zdaniem graficznie. Co prawda może nie jest to jakiś kolos, ale jako tako grafika ładnie nawet wygląda w tej grze. I tutaj unicestwiliśmy naszego pierwszego, powiedzmy, pseudo-tytana, jakim jest Joe Blow. I Joe Blow ma taką charakteryzację, że kiedy go zaatakujemy, to jest w stanie w trakcie ataku, zanim go ogłuszymy, zaatakować nas kolcami. Co będzie dosyć łatwe, gdy go osiądziemy, dlatego że będzie w stanie tytanów dosyć szybko pokonać. Pozostałych zresztą. Ale strasznie dziwne odgłosy wydaje, jakby to był taki, nie wiem, zmutowany zombie czy coś takiego. Tutaj oczywiście Cortex skomentował to, że ten owoc Wumpa to regeneruje Crashowi żyćko. I swoją drogą system żyć oraz upgrade'ów jest dosyć spoko w tej gierce, ale o nim dopiero potem porozmawiamy. Przed chwilą właśnie po raz kolejny unicestwiliśmy Joe Blowa. Oraz obok niego był tajemniczy drugi tytan. Ten drugi tytan nazywa się Brat i jest to po prostu nietoperz. Nic więcej w zasadzie. Collect
Aku-Aku feathers to protect Crash from damage. Use your fists and feet. Haven't you pressed the X or Y buttons yet? Try it out. How do you plan on defeating me if you can't even master a simple punch or kick? Now leave me alone. Tak, i tutaj przy okazji mieliśmy skrzynkę z listkiem Aku-Aku i z tego co się orientuję w tej gierce, to ten listek jest w stanie odratować damage, coś takiego? Nie mam tutaj pewności 100%, więc ja jakby razem z wami będę tutaj tę grę na nowo poznał, ponieważ ja w tę gierkę w życiu zagrałem może z dwa razy, ale pierwszy raz natknąłem się, kiedy Crystal Fisher robił let's play z tej gierki. I jakoś tak w miarę się spodobała mi ta gierka, później troszeczkę miałem gorszy okres z tą grą i miałem jakby takiego bzika na punkcie wersji konsolowej, wiecie, tej na konsole stacjonarne Titansów, przez co wersja na DS-a i wersja na GBA poszły w odstawkę, a teraz jakoś tak złapała mnie nostalgia i poza tym maraton, który trzeba skończyć, no i nagrywamy właśnie tę gierkę. Tutaj mamy krótki opis itemów, które możemy zdobyć w trakcie poziomu i są to itemy, które są tak na dobrą sprawę takimi zapychaczami. Czyli mamy co? Mamy tutaj Wumpa Wimp, czyli to jest ten shake, który pamiętacie z Crash Attack Team Racing. Mamy Tiki Treat, mamy nitroglicerynę, witaminy, Evo Wumpę oraz Invisible, czyli po prostu niewidzialność. Przepraszam, nie niewidzialność, tylko nieśmiertelność. To chciałem powiedzieć. Się przejęzyczyłem. Ale lecimy z koksem, lecimy. Nie ma to tamto. No i tutaj krótki opis, jak Crash może przeskoczyć, że tak powiem, na drugą stronę i złapać się, powiedzmy, drabinek. Po prostu nie musi, że tak powiem, wciskać jakiegoś osobnego przycisku, tylko wystarczy wcisnąć przycisk A. Crash się złapie i potem po prostu double jumpem dostać się na drugą stronę, a raczej do góry w tym wypadku. Więc myślę, że kontrolki nie są jakoś super tragiczne. Mogło być gorzej. I odgłos, że tak powiem, skoku jest z tego. Z Twinsanity i z Tag Team Racing. O właśnie ten, który teraz słyszycie. Muzyka w ogóle w tym tutorialowym poziomie jest całkiem spoko. Oh please, put a sock in it, Aku-Aku. Crash will never make it here in time to save you. I've taken very careful precautions. I waited until he fell asleep. That pathetic hairball sleeps through anything. Don't be so sure, Cortex. That so-called pathetic hairball has defeated you before, and he'll do it again. We'll see about that. How did you... I... What? I told you so. I told you so, I told you so. No matter. Mutants, eliminate this troublemaker so I can escape. No, więc mamy teraz tutaj, że tak powiem, powiedzmy walkę z Cortexem, a raczej tutaj z Tytanami, które napotkamy w gierce. Jeszcze ich imion nie będę zdradzał, aczkolwiek wiem jak oni się nazywają i to tyle. Crash, free me! You need my help to defeat all these mutants! Okej. Well done, Crash! Now you must throw me onto the face of one of the mutants. I'll give you control of its unique powers. To naprawdę było bardzo ciężkie. Okej, więc znamy tutaj już kontrolkę, jak osiąść Tytana, więc let's go! Atakujmy go zatem. W taki oto sposób zaraz pozbędziemy się pozostałych Tytanów. X-em możemy tutaj w przypadku moim atakować specjalnym atakiem. Tak więc warto by tutaj się tym zainteresować w małym stopniu. Bo jak widzicie, tutaj kolce wyleciały.
proszę bardzo. Jak zresztą widzicie, nie jest to jakoś super do ogarnięcia trudne. I am so sick of losing! Soon, Crash Bandicoot, we will see who makes a fool out of who. Or is it whom? Well done, Crash. Now we must quickly visit each of the islands and collect the mojo power there. Together we'll use the power of your enemies against them. I ten taniec Crasha. Crash, I'm so glad I caught up to you. Someone has turned all the animals in Wumpa Village into terrible monsters. Oh, you have to go to the village and save them. Huh? What more do you want from me? Do you want me to mention that you can upgrade abilities at the evolution kiosk? Or that you can try your luck on the pachinko machine for additional rewards? Well, I won't. You'll have to figure it out for yourself. Ah, you did it again! This dreaded tutorial is now officially over! I'll see you in the boss showdown! Okej, jestem po przerwie, musiałem sobie zjeść obiad, więc wracamy po przerwie. No i tak jak tutaj Cortex nam wytłumaczył, jesteśmy teraz na Wumpa Island, czyli na naszej pierwszej wyspie. I wyspa ta dzieli się na dwa poziomy plus dwa poboczne zadania i boss. Platforma z bossem będzie właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz stoję. I Cortex nam wytłumaczył, że istnieje coś takiego jak Wumpa Kiosk, albo po prostu kiosk, za którym oczywiście stoi Coco. I tam będziemy mogli kupić sobie upgrade'y, czy to życia, czy to siły, czy to po prostu ogólnie różne, różniaste upgrade'y. Więc jest to jak najbardziej na plus, że tak powiem. I problem jest taki, że Coco tutaj sobie ceni bodajże 500 mojosów, abyśmy mogli kupić cokolwiek. No ale dobra, to co, zaczynamy chyba od prawej strony i lecimy na pierwszy poziom. Wumpa Jungle. Mamy tutaj dwie opcje. Mamy regular playthrough, czyli zwykły poziom, oraz event trying, czyli po prostu taki bonusowy poziom, który można zrobić, żeby sobie pogrindować troszeczkę mojosów i Tiki Mask, które zresztą mamy tutaj na dole. Tak więc zaczynamy od event trying, czyli takiego pobocznego zadanka. Będę musiał tutaj myszką, że tak powiem, kontrolować, tak więc teraz zobaczycie moją myszkę, jak tutaj będę musiał kontrolować Tytana, ponieważ inaczej się nie da, że tak powiem. I to są nawet spoko challenge, takie fajne, odmurzające i przy okazji troszeczkę sobie będziemy mogli nakoksić tych mojosów, żeby potem pokupować różne upgrade'y. Bardzo lubiłem coś takiego w tej gierce. Oj, tutaj mamy. Jest, mamy. I tutaj na przykład w tej gierce jestem w stanie uwierzyć, że nie wiem, Tiki Mask mają jakąś tutaj rolę, dlatego że przynajmniej coś one w tej gierce robią, a nie tak jak w wersji na Game Boy Advance, gdzie były po prostu takim typowym zapychaczem, co dla mnie kompletnie jest bez sensu. I sorry, jeżeli bym się jąkał albo trochę plątał, ale chciałbym, żeby ten let's play wyszedł jak najlepiej i dlatego sorry za to z góry od razu. No i przede wszystkim to, że te Tiki Mask troszeczkę się od siebie wyglądowo różnią, że to nie jest to samo, co w każdym innym poziomie, że przykładowo zdobywasz jeden typ Tiki Mask, czyli przykładowo albo niebieski, albo złoty, albo srebrny, co nie? Wiem, że inne kolory powiedziałem, ale wiecie, o co mi chodzi mniej więcej. A jak nie wiecie, no to trudno, no to odsyłam na Let's Play z Crash of the Titans na Game Boy Advance, by zrozumieć, o co chodzi. Okej, zdobyliśmy tutaj specjalny gem. I to wszystko? Tak, to wszystko, czyli zabrakło nam jakiś tam Tiki Mask. Więc jeszcze raz lecimy i zobaczymy co i jak. Zobaczymy, gdzie pominęliśmy Tiki Mask. Możemy tutaj właśnie sobie teraz sterować, jak zresztą widzicie. O, widzicie? Tutaj pominęliśmy. O, proszę.
Już mamy winowajcę numer 1, teraz winowajcę numer 2. Gdzie są kolejne maski? Przynajmniej z 200 mojosami polecimy na nasz pierwszy poziom oficjalnie. I tak, seria będzie nagrywana w live commentary, nie w postprodukcji, tylko w live commentary. Tak więc, no, będą różne różnice. Różne różnice, czyli na... Kurde, zaciąłem się. Chodzi o to, że po prostu będę mógł tutaj wam na żywo komentować i przy okazji wy będziecie mogli zobaczyć moją reakcję, jak przykładowo w głupi sposób zginę. I teraz pytanie, gdzie jest ta kolejna maska, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze jedną tutaj potrzebujemy znaleźć. Wydaje mi się, że jeszcze jedna jest, bo tam chyba co najmniej 6 jest na jeden poziom. Coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, jak to dziwnie wygląda, jak tą kierownicą manewruje. Okej, po raz kolejny klasyczny taniec Crasha i zobaczymy, czy teraz coś dostaniemy za to. Dalej nic, cholera jasna, co jest grane? Dobra, powiem wam szczerze, że chyba polecimy już na zwykły poziom, ponieważ nie widzę sensu, żeby non-stop siedzieć tutaj i grindować, skoro mogę to zrobić w sumie poza anteną. Ewentualnie w następnym odcinku bym wam pokazał, czy faktycznie mi zabrakło tej maski, czy nie. Więc dobra, lecimy na regular playthrough. Wumpa Jungle. No to zaczynamy sobie. Wumpa Jungle. Dobra, wiemy mniej więcej, o co chodzi. Tutaj będę starał się zdobyć po prostu wszystko, czyli będę chciał zdobyć całe 500 mojosów, zniszczyć wszystkie skrzynki oraz w sumie nie wiem, co tu tam jeszcze możemy zrobić. Poza Joe Blowem, którego teraz pokonaliśmy, mieliśmy przed chwilą tutaj nowy typ przeciwnika, czyli Spider Monkey, który właśnie jest tutaj, ten przeciwnik. I możemy osiąść Spider Monkey, ale my tego nie zrobimy na chwilę obecną. No i po prostu lecimy do przodu. Aha, i jeszcze będziemy mogli tutaj zrobić 100% zbierając wszystkie Tiki Masks. I zapewne się mnie teraz zapytacie, ej Pomidor, a dlaczego ty nie mówisz o żadnych ciekawostkach? Ano dlatego, że ta gra praktycznie nie ma ciekawostek. A jak ma, to będę je mówił w trakcie, kiedy będziemy mieli odpowiedni czas na to i odpowiedniego przeciwnika osiądziemy. Dlatego, że ta gra ma więcej ciekawostek o przeciwnikach. Niestety Spider Monkey nie są tymi przeciwnikami, które mają ciekawostki. Poza tym, że jest to połączenie pająka oraz małpy. Ale tak, to nic więcej. Nic szczególnego tutaj nie będzie. I teraz lecimy do góry. No, oczywiście, że tak. Tutaj coś mamy? A, mamy Tiki Masks. Dobrze, że kurde się odbiłem. Sprawdźmy raz jeszcze, bo wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony. Dobra, wszystko jest git. I odcinki będą wyglądały tak, że będą odcinki co świat. Czyli w pierwszym odcinku pokonujemy pierwszą wyspę, w drugim odcinku drugą, w trzecim trzecią, a w czwartym czwartą. Bo z tego co wiem, ta gra dzieli się na 4 wyspy tylko. No i teraz za pomocą Spider Monkey możemy atakować bananem, jak zresztą widzicie. Ale my sobie zaraz zmienimy tytana na właśnie tego tutaj. Okej. Mamy tutaj naszego wspaniałego tytana. On chyba się nazywał teraz, czekajcie, luknę szybko, ponieważ ja niestety imion tych tytanów akurat nie do końca pamiętam. To jest bodajże Gel Show. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gel Show. To jest taki w zasadzie tytan rekinowy, ale bardziej chyba bym go nazwał Welefant, czyli połączenie orki i słonia, ale to raczej jest odpada, dlatego że nie mamy tutaj, że tak powiem, połączenia orki i słonia. Bardziej to jest tytan rekinowy, więc chyba to jest Gel Show.
Zresztą może zaraz zobaczymy, bo czasami tytany dają od siebie jakiś komentarz. Więc zobaczymy. Ale co mogę powiedzieć na temat Wumpa Village? A raczej Wumpa Jungle w zasadzie, bo to chciałem powiedzieć. Poziom jest jak najbardziej spoko. Bardzo mi się podoba i szczerze powiedziawszy, to jest chyba jeden z najlepszych poziomów dżunglowych chyba w całej serii, tak mi się przynajmniej wydaje. Joe Blow. Ale to nie był Joe Blow, tylko Joe Blow to był przed chwilą nasz przeciwnik, a ten to jest, mówię, chyba ten.